Pozdrawiam Maję. Witam w kolejnym filmiku. I dzisiaj będzie open box paczki od Psie Serca. Tutaj widzicie, jest paczka, jest naprawdę olbrzymia. Tutaj Soniek jest ze mną. Liżę nawet tą paczkę. Jeszcze nie otwierałam, ponieważ otworzę oczywiście ją na filmiku. Tak jak mówiłam, jest od kanału Psie Serce, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. I link do kanału będzie w opisie, tak więc zajrzyjcie sobie na kanał, bo mają fajne filmiki o jorkach i też o chomiczkach jest filmik, więc Was zapraszam. Soniusia. I bardzo serdecznie oczywiście Was pozdrawiamy. I Sonia też pozdrawia. A ja teraz zabiorę się za otwieranie tej paczki. I jeszcze raz przepraszam Was za światło, bo u mnie niestety dzisiaj bardzo brzydka pogoda, pada deszcz i mam tak ciemno w pokoju, że nie da się zrobić, żeby było jaśniej. Dlatego będzie takie światło, jakie jest. Więc zapraszam do oglądania. Już otworzyłam paczkę i na początku widzę, że jest tutaj list, więc fajnie, ponieważ przeczytałam na początku list. Ciekawa jestem, co to jest dalej, bo widzę, że... Bo po prostu to jest ogólnie taka paczka niespodzianka, że ja po prostu nie wiem, co jest w środku. Ale sama koperta jest prześliczna. Koperta jest naprawdę bardzo ładna. Taki misiek. Kartka jest po prostu przepiękna. Naprawdę bardzo mi się podoba. I w środku też Wam pokażę. Możecie oczywiście przeczytać. Bardzo naprawdę dziękuję za kartkę. I tak myślę, że na pewno będziemy mogły się czymś powymieniać. I tutaj Psie Serce nas pozdrawia. My też bardzo serdecznie pozdrawiamy Psie Serce. A w szczególności bardzo oczywiście pozdrawiamy Maję, Kasię i oczywiście pozdrawiamy całą rodzinę. I też pieski, czyli Sisi, Niko oraz też jeszcze jednego pieska i chomiczki. Teraz otwieram już paczkę. I ogólnie jestem bardzo ciekawa, co to jest. Zobaczcie, jakie piękne. Olbrzymia poduszka z takim całym wzorem Halloween. Zobaczcie, tutaj mamy Halloween 2016 dla Sani od Psie Serca. Tutaj Soniczka jest ze mną oczywiście. Tu mam takiego ładnego pająka, narysowaną dynię. Naprawdę, oj, taki pajączek też bardzo ładny, dziękujemy. Sonia tu już się skrada do paczki. I mamy listę chyba rzeczy. I tak prezentuje się lista rzeczy. I jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. I to od razu widzę, że ta poduszka to jest legowisko dla Sonia, więc bardzo dziękuję. Sonia uwielbia leżeć na poduszkach, kocach, na wszelkich takich rzeczy, więc na pewno będzie sobie leżała akurat na takim halloweenowym legowisku, więc bardzo dziękujemy. I tutaj Wam pokażę wszystkie rzeczy. Ciasteczko dla Sonii. Sama robiłam warzywne, bardzo fajnie. Karma. Smaczek, smaczek rybiowy, kość szynkowa do obgrzania, kość winogronowa, kość wydołowo-warzywna. Soniek mi tu pcha. Patyczki, kość pasowana biała, gryzek na zęby, jedna sztuka, Karma, Dusty Bites, Pedigree, zabawki dla Soni, obroże dla Soni, kość zapachowa czerwona, kanapka piszcząca, legowisko własnej roboty żółte i dla Was dwie paczki żelek na słodko, więc bardzo naprawdę dziękuję. Paczka jest olbrzymia. I tutaj jeszcze mamy PS. Aha, jeśli chodzi o braku, ale legowisko naprawdę bardzo fajne, ja będę sobie leżała na pewno chętnie. A tutaj mamy taki śliczny rysunek. Halloween 2016, śladami psa. I tu jest narysowana Sonia. Naprawdę bardzo śliczny rysunek. Tu jest narysowana Sisi i Niko. Sisi i Niko to są oczywiście pieski. Pieski Psie Serce. Z kanału Psie Serce. Naprawdę śliczne. I teraz pokażę Wam rzeczy.
Tu jest abróżka taka czerwona. Bardzo ładna. Sonia ogólnie ma chyba jakąś taką z bandamką obróżkę, ale takiej nie ma całej czerwonej bez bandamki. Więc bardzo ładna, dziękujemy za nią. Sonia już tam dobiera się w ogóle do wszystkiego. Tej żelki oczywiście też za nie bardzo dziękujemy. Tutaj mamy zabaweczki. Oraz druga taka piszcząca. I ona jest zapachowa, sobie tutaj wącha sobie. To jest kość zapachowa. Sunplast, właśnie bardzo fajne są te rzeczy z Sunplast, bo one są zapachowe i unoszą się na wodzie. Tu mamy kość prasowaną, białą. Tak wygląda. Soniczka już sobie wącha tą kostkę. Wygliża. Tak, widać, że jej będzie smakować. Już się oblizuje. Tutaj mamy karmę. Tutaj mamy takiego gryzaka. Jestem bardzo jego ciekawa, ponieważ nigdy sobie takiego nie miałam. Więc może nawet nagramy tester. Bardzo fajnie, wydaje mi się, że to jest dentystyczne. Tutaj patyczki drobiowe, dwie sztuki. Ogólnie wszystko jest bardzo ładnie też zapakowane. Chcę wam pokazać, jak wyglądają te patyczki, więc jest to coś takiego. U mnie nie ma czegoś takiego, więc też jestem tego ciekawa. Sonia się tu też oczywiście już zainteresowana. Tak, też już by chciała. Tutaj numer 10, więc to jest karma. I tutaj mamy próbkę smakołyków. Właściwie taką bardzo dużą próbkę, bo naprawdę jest bardzo dużo. I to są smakołyki z Tasty Bites Pedigree. Tutaj mamy takie przysmaki. Dalej mamy dwie takie kości. Jedna to jest kość winogronowa, a druga kość drobiowo-warzywna. Takie do gryzienia. Tutaj mamy taki przysmak i to jest przysmak, który na pewno Soni będzie smakował, bo ona uwielbia tą, zawsze przysmak, jak mają takie to mięsko, tą powłokę. Zapewne bardzo jej to będzie smakowało. Otóż odwiązałam to torebkę, żeby to pokazać. Tutaj też otworzyłam torebkę, z czego naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ są to ciastka własnej roboty o różnych kształtach. Zobaczcie, jakie fajne. Na pewno Soni dam to ciasteczka. Tutaj są też inne, są też w kształcie, tak jak mówię, są naprawdę różne kształty, bardzo fajne to są. Mamy też kształt kostki, więc bardzo fajne są te kosteczka i bardzo naprawdę za nie dziękuję. To jest duża taka torba i tutaj już ostatnią rzecz mam taką naprawdę bardzo dużą. To taka duża kość do odwrócenia z firmy Macet, kość szynkowa. Nigdy z niej czegoś takiego nie miała. Oczywiście wiadomo, że nie może zjeść całej, ale może sobie partiami to wygryźć, więc naprawdę bardzo fajna taka kość. To nam się przyda, żeby sobie zająć. Oczywiście wiadomo, że nie na całej naraz, ale ona tak partiami będzie sobie to jadła, więc bardzo dziękuję, bardzo fajna ta kość. Naprawdę bardzo dziękuję za całą paczkę. Jest bardzo dużo w niej rzeczy, jak widzicie. Rzeczy oczywiście są bardzo przydatne i na pewno z nich skorzystamy, w szczególności oczywiście Sonia. Więc naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam kanału Psie Serce. I jeszcze raz was zapraszam na ten kanał, link w opisie, tak jak mówiłam. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że na tym kanale jest konkurs, tak więc radzę wam sobie zajrzeć, może akurat będziecie chcieli wziąć udział w tym konkursie. I jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Mai, która mam nadzieję, że nas ogląda. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.